Wczoraj po godzinie 13 grupa antyterrorystyczna dokonała przeszukania jednego z zabudowań w Modzerowie koło Włocławka. W wyniku przeprowadzonej akcji zabezpieczono samochód marki Bentley. Czy jest to piąty i zarazem ostatni już z poszukiwanych przez niemiecką policję samochodów tej marki, skradzionych z salonu firmowego na terenie Berlina w nocy z 7 na 8 listopada 2013 roku? Przez kilka godzin na terenie naszego powiatu i sąsiednich powiatów naszego województwa policjanci prowadzili działania pościgowe za samochodem, który miał pochodzić z przestępstwa. Jak się okazało, rzeczywiście był to samochód, który figurował w systemach policyjnych jako utracony w styczniu 2014 roku na terenie Niemiec, samochód marki Bentley. Policjanci, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo i osób postronnych i swoje i osób, no, które mogły po drodze, że tak powiem, doznać jakiegokolwiek uszczerbku, nie decydowali się na jakieś drastyczne działania, drastyczne blokady. Były to działania pościgowe. W tych działaniach uczestniczył również śmigłowiec policyjny i to w sumie w policjanci Komendy Stołecznej namierzyli samochód, namierzyli auto. Ten samochód został zabezpieczony w jednej z podwłocławskich miejscowości. Policjanci dokonali oględzin, zabezpieczyli ślady. Do tej sprawy zatrzymano też 53-letniego mężczyznę. Policjanci w dalszym ciągu sprawdzają, jaki związek ma ów mężczyzna ze sprawą. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy.